poranny gość Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam, a moim gościem jest Andrzej Gazda, dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej czytam, że Branżowe Centrum Umiejętności to nowa jednostka systemu oświaty. Taka placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania. Czym różni się ta placówka od istniejących już placówek? Dyrektor Andrzej Gazda jest też nowym dyrektorem tejże placówki, tak? No, zostałem powołany z decyzją Urzędu Miasta Zielonej Góry. 6 stycznia zostałem powołany na to stanowisko. Branżowe Centrum Umiejętności numer 1 informatyka i programowanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 elektronik w Zielonej Górze, trzeba to podkreślić, zostało powołane na podstawie między innymi programu wprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Krajowego Programu Odbudowy, które ma usprawdzić niejako, zwiększyć efektywność kształcenia zawodowego całego systemu. Polega to na tym, że w tym programie mniej więcej zaplanowano powołanie 120 nowych takich branżowych centrów w całej Polsce. W całej Polsce. Tak? Miasto Zielona Góra udało się niejako, żeby wygrać w pierwszej edycji konkursowej i na 33 powołane w pierwszej edycji konkursowej placówki. My jesteśmy jednym z 10, które uruchomiło działalność, a właściwie jednym z pierwszych w Polsce, która już przeprowadziła pierwszy kurs. Na czym to polega? No nie oszukujmy się, ta Branżowe Centrum Umiejętności numer jeden informatyka programowania jest w szczególności wartością dodaną do naszego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 elektronik, ponieważ została wyremontowana placówka, zostały utworzone nowe pracownie informatyczno-programistyczne, bo takie było założenie, że idziemy w branżę informatyczno-programistyczną. Jest to niejako współbieżne, czyli jest to połączenie synergiczne kierunków kształcenia CKZDU, gdzie kształcimy między innymi techników informatyków, techników programistów, techników... Ale to jest adresowane tylko do uczniów, czy do... Nie. Branżowe Centrum Umiejętności skierowane jest dla wszystkich. W pierwszej kolejności mogą z kursów doskonalenia zawodowego skorzystać nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy uczą w branży. Mogą skorzystać uczniowie i studenci kształcący się w branży informatycznej, aby pogłębić sobie, ale w szczególności dla zwiększenia niejako efektywności, można powiedzieć, systemu edukacji, jest to taka forma pozaformalna, skierowana dla dorosłych. Każda osoba, która przejdzie kryterium rekrutacyjne z całej Polski, może skorzystać, prawda, z kursów oferowanych przez nasze Branżowe Centrum Umiejętności. Czyli to jest takie dokształcanie, tak? Dokształcanie, rozumiem. Ale można powiedzieć takie efektywne dokształcanie, ponieważ jeżeli jest osoba dorosła, ona posiada jakieś tam umiejętności, kwalifikacje, natomiast zapotrzebowanie na rynku pracy niejako wygasło, prawda? Wymaga niejako uzyskania nowych umiejętności, pogłębionych o nowe treści, które nie można uzyskać osoba dorosła w studiach podyplomowych, prawda? Bo akurat nie ma, bo studia podyplomowe to są zajęcia, można powiedzieć, dwusemestralne, półtoroczne. Czyli to jest bardzo sprofilowane kształcenie w Państwa przypadku. W naszym przypadku, jak sam wniosek konkursowy niejako że stwierdził, my bazujemy na dziedzinie informatyka, programowanie. I takich 120 ośrodków w Polsce będzie kształciło w wybranych selektywnie dziedzinach. My kształcimy niejako, rzecz biorąc, w tej chwili mają przygotowany pakiet kursów dla osób dorosłych, między innymi programowanie systemów budowanych. To są, dla dorosłych są to zajęcia 30-godzinne. W ramach tych zajęcia, ze względu na to, że placówka w dni nauki szkolnej ma pełnić niejako uzupełnienie oferty dydaktycznej dla uczniów, zajęcia są prowadzone wyłącznie w formie weekendowej i dla dorosłych to są dwa spotkania weekendowe. Jest to 30 godzin, można powiedzieć, z takiego kursu specjalistycznego z prowadzeniem, z ćwiczeniami, prawda, ze zdaniem egzaminu, prawda, takiego potwierdzającego, i po uzyskaniu takiego, skończeniu takiego kursu 30-godzinnego uzyskuje się tak zwany branżowy certyfikat umiejętności, gdzie muszę nadmienić, że naszymi dwoma partnerami merytorycznymi w tym projekcie, to jest oczywiście Państwowe Towarzystwo Polskie Towarzystwo Informatyczne, które jako jedno z pierwszych uzyskało możliwość certyfikowania tak zwanego certyfikatu umiejętności komputerowych, oraz Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki. I rozumiem, że stamtąd właśnie są wykładowcy, tak? Oczywiście pracownicy naukowi są w pierwszej kolejności.
części brani z partnerów merytorycznych. Tak? A jak się dostać do takiego szkolenia? Rekrutacja w tej chwili, my skończyliśmy w tej chwili dwa kursy dla uczniów i studentów, bo to są dla uczniów i studentów są zajęcia dedykowane dla kształconych po kierunku, czyli po prostu musi to być z dziedziny, z tego względu, aby dany uczeń, student sobie pogłębił to. W tej chwili jest otwarta rekrutacja na kierunki dla dorosłych i dla nauczycieli kształcenia zawodowego i można by powiedzieć, wszystko jest dostępne niejako rzecz biorąc na stronie bcu.elektronik.zgora.pl. Ktokolwiek wbije sobie w internecie BCU Elektronik, od razu wyskoczy mu i informacja na temat kursów, terminów kursów, rekrutacji. Rekrutacja jest otwarta cały czas, ponieważ my mamy niejako rzecz biorąc do 30 września 2025 roku, czyli za rok, mamy możliwość bezpłatnie przekształcić, niejako zakwalifikować na kursy 250 osób, z czego 75 to są uczniowie i studenci. I jeszcze z tego jest 25 osób, to jest tak zwani nauczyciele kształcenia zawodowego, czyli nauczyciele pracujący w szkołach, prawdaż, o profilu informatyczno-programistycznym, bo to jest tak zwane kursy szkoleniowe do skrajna zawodowego dla nauczycieli z branży. Natomiast jaki to jest poziom kształcenia? Czy to jest rzeczywiście taki, że można później zostać programistą po takim szkoleniu? No nie oszukujmy się, jest to kurs wyłącznie specjalistyczny, polegający na tym, że to, co jest omawiane na tym kursie, to mamy te zagadnienia opanowane. Jeżeli załóżmy sobie, że jeżeli będzie tam, mamy taki, niejako sygnalizacja tematów kursów, została ona już ujawniona na etapie pisania wniosku, tak? I za bardzo w tej chwili nie możemy tego modyfikować, żeby przestrzegać rozliczeń finansowych. Natomiast tematyka jest aktualizowana na bieżąco do dynamiki, niejako rzecz biorąc, realizowanych ćwiczeń. Z własnego doświadczenia zauważyłem, że po pierwszym niejako turnusie, który odbył się 22-23 czerwiec dla pierwszej grupy studentów, studenci nawet rezygnowali, skracali przerwę cateringową, żeby pracować na tych stanowiskach dydaktycznych, gdzie jest programowanie niejako rzecz biorąc mikrokontrolerów, mikroprocesorów z dedykowanymi niejako rzecz biorąc może sensorami, ewentualnie różnymi czujnikami do pomiaru danych istotnych, które były zawarte w danym ćwiczeniu. Oczywiście można by powiedzieć, że to, o czym mówimy na tym kursie, jest w zupełności wystarczające, aby niejako opanować podstawowe umiejętności z danego zakresu. Dlatego są to robione kursy 30-godzinne, żeby jak na przykład będziemy, że tak jeszcze przerwie, na przykład, jeżeli będziemy mówili o kursie światłowodowym, to tam dany kursant posiądzie umiejętność praktyczną, prawda, montażu instalacji światłowodowej ze spawaniem, ze sprawdzeniem z tego. W każdym razie szczegóły na tej stronie internetowej państwa można poznać. A naszym gościem, przypomnę, był Andrzej Gazda, dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.